A dzień dobry, kochani. Dzisiaj mamy 9 marca 2018 roku, za 15:07, jest rano. Tak się zastanawiam od dłuższego czasu, dlaczego się dzieje tak, jak się dzieje w narodzie polskim. Tak jak wam powiększę trochę swój profil, żebyście wszystko dokładnie widzieli, będę mówił dalej. Wystarczy. Tak jak widzicie, jeżeli chcecie się informować właściwie, to niech każdy z was ustawi przynajmniej to zdjęcie na swoim profilu w tle. Od tego trzeba zacząć. Dopóki was na takie coś nie będzie stać, dopóki będzie was cechować tchórzostwo i watolina z waciaków, które was ubrali, dotąd tak będzie. Nikt was za was nie zmieni ojczyzny, nikt za was nie zmieni prawa, nikt was nie rozbierze z tych waciaków i nie zrobi was z was Polaków. Polak się nie boi, waciaki to jak to waciaki. Na tym słynnym zdjęciu, takim wam już pokazuję. Ono jest bardzo wymowne. Wymowne. Także. A. Sobie powiększę też, żebyście widzieli. Proszę bardzo. Prosty lud. Jesteście tak prości, że was mogą takie kurduple kopać. Rozumiecie? Do tego stopnia jesteście prości. Siedzi taki chłop i płacze. Nie macie ikry. Ja wiem, gdzie jest przyczyna. Wiem, dlaczego się tak dzieje. I wam cały czas to pokazuję. Szanowne, drogie panie, jeżeli nie szanujecie swoich mężów, to ten wasz nieszanowany mąż nigdy nie staje w waszej obronie. To samo dotyczy wszystkich kochanków i tak dalej, to już nie będę wnikał. Gdy nie osobnik płci męskiej nie czuje tego, co nazywacie wy miłością i nie widzi tego, nie dajecie mu odczuć na każdym kroku w życiu, on nie będzie walczył o wasze rodziny, o wasze dzieci, po prostu się wypnie, odkręci napięcie i wyjdzie. Rozumiecie? Od dłuższego czasu się zastanawiam, jak to się dzieje, że ludzie łączą się w pary, te dobre dusze dostają w nagrodę te złe. Po co, dlaczego się tak dzieje, nie mam pojęcia. Być może dlatego, żeby odzyskać świadomość. Być może, ja sobie tylko tłumaczę, tylko w ten sposób. Ale to nie jest sprawiedliwe. Bo gdyby takie dwie dusze połączyły się od samego początku, one rezonowałyby na całą okolicę, by pokazywały swoje szczęście naokoło, to by było widać i to by promieniowało. Tego nie potrafię zrozumieć, dlaczego się tak dzieje, dlaczego tak to wszystko wychodzi. Tyle co do obrazka. Nie będę wam tutaj dalej truł, także mówię. Jeżeli chcecie się informować, chcecie zmian, nie podoba wam się prawo, macie stworzone nowe, do niego się stosujcie. Artykuł 3 dekretu wam dokładnie mówi na mojej stronie zawodowy Polak EU są pliki, wystarczy zrobić takie coś i znak zapytania zawodowy Polak EU znak zapytania, no ale mi się znaczków nastawiało i enter, macie całą listę plików, możecie sobie słuchać i słuchać. Ja tutaj muszę to przeporządkować, co by nie było tutaj o duchowości. Odrzućcie wszystkie duchowe rzeczy, czyli te niewidzialne, te duchowe rzeczy zostawcie tylko i wyłącznie dla siebie. Dla siebie i do swoich bliskich przyjaciół, z którymi będziecie mogli o tym porozmawiać. O tych wszystkich niewidzialnych bogach wymyślonych na potrzeby strachu, do zastraszania was. Wy się nie boicie policjanta, nie boicie się sądu, rządu, ale niewidzialnego Boga najbardziej. A tak naprawdę to tym waszym Bogiem jest ten Piłat, który skazał tego waszego Boga na śmierć, umywając ręce od odpowiedzialności za to. Przerzucając na tłum analfabetów, który idzie na wybory
i podpisuje się niewiadomą X. Rozumiecie? Ja tak się zastanawiam, co się stało z Polakami, a szczególnie z Polkami. Dlaczego się tak dzieje, że nie wychowują mężczyzny, tylko takie, no, zniewieściałe to towarzystwo jest. Oni nie mają zasad, oni cały taki mężczyzna liczy, że go drugi obroni i tyle. Nie potrafią się organizować, jeden drugiemu nie ufa, wszyscy się wszystkich boją, a wystraszyli was tymi papierami, które nazwali prawem powszechnie obowiązującym. Dopóki się będziecie bać papierów, dotąd tak będzie. Ja na to wpływu większego nie mam. U mnie na profilu jest taka masa informacji, znaczy się masa. Jedną najważniejszą jest dekret i do tego się stosujemy. W wolnej chwili możecie zrozumieć, dlaczego to tak funkcjonuje. I tyle. Zobaczcie, jaką macie moc. Ten obrazek. Ci ludzie stoją nad przepaścią, ci rządzący wasz. Oni istnieją tylko dzięki waszemu debilizmowi, że ich popieracie. Tak to wygląda. Zejdźcie z tej platformy, niech oni wpadną w tę przepaść. Rozumiecie? To wszystko wyłożycie, wy im pozwalacie tworzyć prawo, to wy się na pitach podpisujecie i sami im odnosicie. Nikt za was tego nie robi. Każda decyzja tych oszustów tutaj, stojących na platformie i każde zniewolenie wymaga waszego podpisu. Rozumiecie? Jeżeli sami dobrowolnie wejdziecie na to coś, co oni stoją, to siedzicie w tym po uszy. Dla nas jest ziemia. To. A to jest sztuczne, wymyślone na ich potrzeb, żeby on tam mógł stać i gadać. Ten cudak tutaj. Także sami dokładnie widzicie. Wy nie znacie tych praw podstawowych. Artykuł 64 Konstytucji wyraźnie mówi, że nikomu się nie nadają. To jest wasza własność i mówi o waszej własności. A wy płacicie od swojego domu za to, że żyjecie? Wy macie z głowami coś nie tak. Tak, rodacy, tchórzliwe waciaki, gadanie o niewidzialnym Bogu, niezmienialnej przeszłości. To stracony czas bezpowrotnie. W życiu tego czasu nie odzyskacie. Nie odzyskacie. Gadanie o przeszłości, gadanie o bzdurach niewidzialnych, o UFO, o kształcie Ziemi i tak dalej. Prawem jest problem. Tysiąc razy wam będę powtarzał. Z prawem jest problem. I wy zacznijcie to powtarzać. Prawem jest na dzisiaj dekret. Macie tych plików takich, bo już nie muszę to jeszcze zrobić, taki filmik z tego jednego, żeby to wrzucić na YouTube, ale jest, mówię, masa, dla chcącego człowieka jest taka masa informacji i pokazywane macie, jak to robić. Zróbcie sobie swojego pajaca, jak chcecie takiego, chcecie pajaca, to sobie zróbcie go. Bo tego pajaca wybieracie niewiadomą X. Także co to za różnica, czy on będzie tego, sznureczek też ma. Można go pociągać, będzie machał nóżkami i łapkami, nie? I czytajcie dekret i pomagajcie sobie w końcu. Jesteśmy pod okupacją od czasów zaborów. Wszystkie firmy, banki to nie są polskie, tylko okupanta. A wy, jak ci służący dla dobrych panów, czyli oszustów, pomagacie w istnieniu tego oszustwa. Odwaga. Nie można jej odebrać tchórzowi, bo jej po prostu nie ma. A tchórz to najbardziej się obawia papieru i swojej żony. No, to żona sprawia, że on się boi papieru. To kobieta sprawia, że ma tchórza męża. Nikt poza nią. To właśnie ona sprawia i to kreuje. Chce mieć tchórza, to ma tchórza. Jeżeli, szanowne panie, chcecie mężczyzn, no to się weźcie za nich, żeby
żeby oni was zbronili, a nie chowali głowę w piasek i modlili się o życie w niebie po śmierci. Ta głupota to mnie przeraża, tego życia w niebie po śmierci, no przeraża mnie. Marnujecie życie tutaj doczesne na obiecywane życie w niebie po śmierci. Śmiejecie się z Arabów, że im obiecują 72 dziewice w niebie. Tak? Tak samo jak i wam jedną. Dla mnie to jest jedna wielka bzdura, wymyślona na potrzeby, żebyście zadzierali w oczy, w gwiazdy wypatrywali. Nie wiem, nie wiem. Macie tyle pism, macie tyle informacji, macie tyle wskazówek, że powinniście wiedzieć, co robić i jak robić. To tak wygląda. To jest wasz Bóg. To się nazywa Piłat. To jest wasz Bóg. Każdego dnia go wielbicie i myjecie ręce wodą od zła, które widzicie. Rozumiecie? Udajecie, że tego nie widzicie. Jesteście paskudni. No. Te wasze dusze to nie są dusze. To jest, nie wiem jak to nazwać. Nie można nazwać człowieka, który toleruje zło człowiekiem. To nie można tak tego powiedzieć, że to człowiek. Człowiek reaguje na zło. Worek kości w ludzkiej skórze będzie udawał, że go nie widzi. Odwracał oczy. Nie macie w sobie człowieczeństwa. Życie w niebie macie zagwarantowane. O, to jest wasze życie. 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 Jak masz, to stoisz nad przepaścią i powiesz, o kurde, co ja zrobiłem? Nie macie czasu z tego. Za papierowym śmieciem biegniecie? Nie wiecie, co to jest życie? Co to jest wartość materialna? Drogie panie, to tylko od was zależy, czy mężczyzna stanie się waszym mężczyzną, czy to będzie taka pipa. To tylko od was zależy. Panie tylko z dobrego mogą robić lepsze. Jeżeli znajdą na swojej drodze kogoś, kto jest dobry, powinny z niego czynić lepsze i robić wszystko, żeby stawał się lepszy każdego dnia. A wy robicie to zupełnie odwrotnie. Wy, mężczyzn, gonicie za tym czymś papierowym dla własnych potrzeb, dla własnego lenistwa i dla własnego, ja nie wiem, jak to jeszcze powiedzieć, żeby tego, ale to jest dla was wartością. Nie jest wasz ukochany. Wy kochacie to. To jest wasz Bóg. Najważniejszy. To bym chyba chciał na tyle dzisiaj. Co ja chcę was przestrzec? Przestrzec chcę was przed dezinformatorami, których jest cała masa w internecie, tych wszystkich, jak to powiedzieć, znawców pisma, tak zwanego świętego. Ja was przed tym przestrzegam. Wiara w rzeczy niepoparte niczym w rzeczywistości to jest jeden z największych sposobów do ogłupiania ludzi. A drugim ze sposobów jest odrzucanie tego, co prawdą jest. I to koniec. Macie wszystko zrobione, tylko z tego brać i korzystać. Po prostu wszystko macie zrobione. Dajecie się podjudzać, dajecie się wodzić jak dzieci za nos. Wy jesteście naprawdę, poumieracie z nowiutkimi, nieużywanymi mózgami. Z tego tytułu to mówię, że w waszych głowach do śmierci nie powstanie ani jedna samodzielna myśl. Samodzielna.
bo małpować to każdy umie. Czytać książki każdy umie, tylko po co wy to czytacie? Jak wy tam nie rozumiecie, po co te książki są napisane niektóre. Łykacie jak pelikany każde słowo, co tam jest. Tą biegunkę językową, rozrywką dla mas. To jest nowe gestapo, czyli policja. To jest wasze nowe gestapo. Zaraz się otworzy, on się długo otwiera. To jest wasze nowe gestapo. Nagrywanie z komputera, da. Tak. Przestępcza organizacja leni infekowanych hazarskim jadem antyludzkim. Wytresowani przeciwko społeczeństwu. Wytresowani, by chronić władzę. Psy. Zwykłe psy. Pies, który gryzie rękę pana. A panem jesteście wy. Wiecie, co on jest wart. Ktoś, kto go karmi. Także za to jest główna przyczyna. To ci kretyni z policji, to oni podpisują się pod każdym dokumentem zmienia nazwiska. Oni. Bo wam już pokazywałem wcześniej, to oni biorą odpowiedzialność. Nie ci wyżej, nie prokurator, nie sędzia, bo tamten się nie podpisuje. Tamten bohumaza stawia pod wyrokiem i jakby coś przyjdzie do czegoś, to powie, każdy ma dostęp do akt, mógł ktoś wsunąć, to nie ja. Przecież nie ma tu mojego podpisu, prawda? Kartek można nadrukować, nie? Są takie możliwości. Także z prawem jest problem. Nie z tymi durniami w policji, to także tutaj to są ich stopień świadomości jest tak niski, żeby wykonywać polecenia, także mieć kontakt z bazą, mieć słuchawkę taką w uchu, bo on sam nie wie, co robi. On jeżeli mu się baza odłączy, to on stanie jak ta sierota i będzie stał. To by było na tyle na dzisiaj. Macie naklejkę jeszcze raz i nikt za was tego nie zrobi. Nikt za was tego nie zrobi. Nie poinformuje, nie roześle informacji. Także tutaj macie, jak to informować. Każdy słup, każda tablica informacyjna powinna być oklejona wokół waszych domów. Każdy, kto jest świadomy, niech się w końcu weźmie za robotę. Przestać wypełniać pulpity, stosować się do dekretu. Dekret mówi wyraźnie, aż szczególnie artykuł 3 dekretu. Artykuł 3 dekretu. Wyraźnie mówi, nieważne wybory, nielegalne organa w państwie, ich decyzje, zobowiązania, prawo, wyroki, zobowiązania, czyli to te należności, które się podpisujecie, prawo i wyroki, to wszystko nie ma żadnej mocy. Przez to, że są wybory tworzone tymi X-ami. No i tutaj macie ten najważniejszy artykuł 8. Jak wydawać wyroki, jak powoływać swoje trybunały i jak to wszystko robić. Także artykuł 8 dobrze mówi. Wydajemy wyroki zaoczne. Zaoczne. Tak jak oni wydają wyroki zaoczne i was okradają z waszych efektów pracy, tak wy wydajcie za rok wyroki zaoczne i pozbawiajcie ich tego, czego, co mają najcenniejszego. Także w ten sposób. Zaocznie, bo nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi. Jest tylko jedna kara za to wszystko, co oni robią. Także kara najwyższa, kara główna. Dla zdrajców jest kara i kolaborantów jest kara główna. Każdy kretyn, który stosuje się do prawa okupanta, czyli prawa rzymskiego, podlega pod zakonspirowane trybunały i nie ma tłumaczenia, że on nie wiedział, że on chciał zarobić. Słuchajcie, ile to może trwać? Ile można zarabiać na czyimś nieszczęściu, na czyjejś krzywdzie? To i tak się zemści. To nie. Ja was tylko proszę, że nim szybciej, prędzej się do tego ogarniemy, tym mniej to będzie wszystkich bolało.
A i tak każdy winny karę poniesie. I tak. Za to, co robi źle. Także złodziejstwo i tak będzie ukarane. Każdy jeden, który robił zło, który prześladował innych ludzi, który niszczył człowieczeństwo w człowieku, który nie pozwalał rozkwitnąć mądrości, a każdy głupiec, który ją tłamsił i okradał, i niszczył, i robił wariatów, za to odpowie. Każdy jeden. To tylko kwestia czasu. Wszystko powolutku zaczyna się normować. Ludzie dobrzy muszą się łączyć z ludźmi dobrymi, a zło ze złem, a ono samo się zwalczy. Także uciekajcie od złych ludzi, rozmawiajcie z dobrymi ludźmi i zacznijcie w końcu rozmawiać jeden z drugim, a nie jeden o drugim. To jest najważniejsza rzecz. Zacznijcie rozmawiać, bo się wtedy zaczniecie uczyć. Tak jak moja przyjaciółka Areta, bardzo mądra kobieta, często rozmawiamy o życiu, o takich sprawach, o sprawach ojczyzny i dobra. No, jest to bardzo mądra kobieta. Polecam, jeżeli ktoś czuje się na siłach, to też sobie z nią możecie porozmawiać. Ludzie mądrzy muszą się jednoczyć w rozmowach i ze sobą rozmawiać i sobie pomagać. Także zaczynamy się chronić nawzajem. Nie może być tak jak z Andrzejem Dominiakiem, że on sam dobrowolnie wsiadł do wozu okupanta i pojechał do szpitala. No, uciekł przed problemami. Tak być, nie możecie uciekać przed problemami, bo was zamkną, będą leczyć, faszerować chemią i poniewierać wbrew waszej woli. Tak być nie może. Macie rodziny, o ile to są jeszcze rodziny, jeżeli oni mają jakiś rozum, nie będą się modlić o życie w niebie po śmierci, poniewierając żywych ludzi tu na ziemi. O to tu chodzi. Przestańcie kolaborować z okupantem, a ja wam mówię, że jeżeli odzyskamy naszą wolną ojczyznę, to wam tego papierowego śmiecia damy tyle, że będziecie mogli robić wszystko sobie kupować. Rozumiecie? Tyle tego można drukować. Każdą ilość. To nie jest niczym ograniczone. Tylko kwestia, kto to drukuje. Rozumiecie? Jeżeli drukuje to oszust i ktoś, kto chce nad wami panować, wtedy wam to dawkuje. Bierze od tego procent. Okrada was. Oszukuje. Jeżeli to będzie robił uczciwy człowiek, pieniądz jest tylko narzędziem w waszych rękach. A wartością są talenty. To musicie zrozumieć. A nie się prostytuować za papierową wartość drukowaną przez oszustów. I dawkowano wam. Dlatego oni trzymają tą określoną ilość pieniędzy na rynku, żeby było tego mało. Rozumiecie? Żebyście nie mogli obracać. Dlatego są kredyty ciężko dostępne, bo oni decydują, co wam dać, komu dać i na co dać. To jest decyzję podejmuje bank w waszym kraju, a nie rząd. To by było